Mam nadzieję, że wszyscy odrobili pracę domową. Przypomnę temat. Naturalne produkty kształtem przypominające organy, na które korzystnie wpływają. Dobrze, to nie przedłużając. Do tablicy przyjdzie i przeczyta swoje zadanie. Może Wojtek? Krzysiek i może jeszcze... O! Marcin! Zapraszam panowie. No to za koleją. Krzysiek, czytaj pierwszy. Orzech włoski. Wyglądem przypomina mózg. Według badań amerykańskich naukowców, orzechy włoskie mają korzystny wpływ na mózg. Dobroczynnie wpływają na sprawność umysłową, koncentrację i pamięć. Bardzo dobrze, piątka. Teraz Wojtek. Marchew, a dokładniej plasterek marchwi, wyglądem przypomina ludzkie oko. Według wielu badań, marchewka korzystnie wpływa na wzrok dzięki dużej zawartości witaminy A. Bardzo ładnie, piątka. Teraz Marcin przeczyta swoje zadanie. Grzyb wyglądem przypomina kutasa. Według moich badań korzystnie wpływa właśnie na kutasa. Zeżarłem wczoraj trochę grzybów i do dzisiaj mój naganiacz jest twardy jak skała. Coś ty powiedział, gnoju jeden? Do dyrektorki! Już! Ona zrobi z tobą porządek! Co ty pierdolisz? Ta suka cię jebie na kasę. Niestety masz rację. Ta suka mnie jebie na pieniądze. Płaci mi jakieś nędzne grosze, a praca tutaj nie jest łatwa. Użeranie się z takim jak ty doprowadza mnie do kurwicy. Powiedz mi Marcin, dlaczego ty się nie możesz normalnie zachowywać? Ty no nie wiem. No właśnie, ty nic kurwa nie wiesz. Siadaj, pała, a jutro widzę cię z ojcem w szkole. Co tu się dzieje? Co to ma być? I przyszedłem ze starym na plecach.